Witajcie ponownie. Marcin powinna stać tutaj obok mnie, Aneta, ale Anetę będziecie mieli przez cały praktycznie dzisiejszy odcinek. Na co dzień prowadzimy wspólnie ośrodek leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt Puchaczówka, który utrzymuje się tylko dzięki naszym fantastycznym i kochanym patronom. Zapraszamy Was serdecznie do tego grona. I tak na wstępie obiecałem sobie, że to wspomnę. Pamiętajcie o subskrypcjach, oczywiście lajkach, łapkach w górę, komentarzach. To wszystko pozycjonuje nam materiał i daje też sygnał do tego, czy Wam się ten materiał podoba, czy nie, co możemy zmienić, w którą stronę pójść. A tymczasem zapraszam. Kochani, dzisiaj nie z Puchaczówki, lecz z serca żubrowego rezerwatu zwanego Żubrowiskiem? Tak. Z takimi wyjątkowymi gośćmi będę dzisiaj miała przyjemność porozmawiać. Wojciech Wyleżuch to jest leśniczy, który zajmuje się między innymi tym całym rezerwatem Żubrowisko w Naddysińskie Kobiór. Pięknie. I mój Januszu? Kolega podleśniczy Janusz Duszkiewicz, który jest pracownikiem też Leśnictwa Międzyrzecze, które wchodzi w skład Naddysińskie Kobiór. My na co dzień, jak wiecie, zajmujemy się zdecydowanie mniejszymi i słabszymi zwierzętami niż te, które tutaj na co dzień bytują. No właśnie, jaka duża jest tutaj populacja i o jakim obszarze w ogóle mówimy? No, rezerwat obejmuje niecałe 750 hektarów. Większość to jest teren leśny. Stado w łącznej ilości 42 sztuki aktualnie. Tyle mamy, 40 dorosłe. Dzisiaj sprawdzaliśmy, tak, jeszcze się nic nie urodziło, tak, przez noc. 40 tak. Jest starszych, dwa są tegoroczne cielaczki, a w ramach tego rezerwatu wydzielone jest jeszcze około 7,5 hektara zagrody tak zwanej pokazowej, gdzie właśnie się teraz znajdujemy przed tą zagrodą. I tutaj mamy aktualnie 6 osobników, czyli łącznie 48 żubrów żyje w rezerwacie Żubrowisko w Naddysińskie Kobiór. Słuchajcie, tak, to nie jest Białowieża, tak się wtrącę, no nie. Bo każdy by sądził, oglądając ten odcinek Żubr, no z tym się kojarzy. Skąd pomysł na stworzenie takiego miejsca tutaj na Śląsku? I co było pierwsze w takim razie? Znaczy ja tylko może dodam, bo ja tutaj długo nie pracuję, ale też jak przyjechałem tutaj do pracy ponad rok temu, to nie wiedziałem, że jest takie miejsce na Śląsku. Wiedziałem, że są żubry w Pszczynie, ale nie wiedziałem, że te żubry w Pszczynie to są tylko namiastka, a tak naprawdę żubry są tutaj, czyli w Jankowicach, koło Pszczyny. Tak, to jest rzeczywiście miejsce związane z tradycją bardzo długą. Pierwszy raz żubry do Pszczyny przyjechały w 1865 roku. Sprowadził je tutaj, no, czyli ponad 150 lat temu, no. Prawie 160 lat temu. Przy czym tak, sprowadzone były przez ówczesnego właściciela tych ziem, magnata Jana Henryka XI Hochberga. Wówczas on był właścicielem Pszczyny, tego pięknego pałacu w Pszczynie. Hodował różne gatunki zwierząt, jelenie, dziki, sarny, te nasze rodzime, ale także sprowadzał daniele. Sprowadził także takiego jelenia azjatyckiego, jelenia sika, który do dzisiaj jeszcze tutaj kilkadziesiąt sztuk bytuje w okolicznych lasach. Można Ale najważniejsze, że sprowadził cztery żubry, byka i trzy krowy. Najpierw te żuberki przyjechały sobie koleją do też jego zresztą włości do Namurcki. My mówimy, że Namurcki, to jest taka obecnie dzielnica Katowic. I tam przez około 2 lata były utrzymywane w takiej małej zagrodzie. Później zostały przeniesione tutaj na tak zwane dolne lasy pszczyńskie, ponieważ my się znajdujemy w takiej dolinie rzek Pszczynka, Wisła, Korzeniec. Powiedzmy, Wisła jest w pobliżu, ale my generalnie w takiej dolinie rzek Korzeniec i Pszczynka. No i tu już miały zbudowaną troszeczkę większą zagrodę początkowo. Ale generalnie w okresie takim przed I wojną światową bytowały w zasadzie na wolności. W 1923 roku, kiedy został skłusowany ostatni żubr w Białowieży. Na wolności? Na wolności. Istniało około 54, tak się mówi, żubry w różnych ogrodach zoologicznych, małych hodowlach i właśnie w Pszczynie. Tutaj wtedy było kilka żubrów.
które miały niebagatelne znaczenie właśnie w odbudowaniu no, później gatunku i doprowadzeniu do tego, że w dzisiejszych czasach mamy w Europie około no, prawie że 10 tysięcy żydów nawet, tak, tak. Żyjących a w głównie Polsce, na wolności, tak, a w Polsce, a w Polsce prawie... mamy 1/5 z tego, nawet ponad, tak, bo tak. Mamy ponad 2 tysiące. Słychać jak rumczy, bo Państwo tego nie widzą, ale my siedzimy przed żubrami, które sobie tutaj ładnie odpoczywają, przeżuwają to, co zjadły przedtem i cały czas byk chrumczy, to znaczy, że one po prostu teraz jest taki okres rui dla tych krówek i on jakby tak mu dominuje. Tutaj innym bykom mówi, że ja tu rządzę, te krowy są moje. To jak to wygląda właśnie w okresie rui, skoro już do tego doszliśmy? No to cały czas słychać, jak się odzywa. Jaka jest proporcja samców w stosunku do samic? No właśnie tutaj mamy ten problem, borykamy się z nim, że mamy bardzo niekorzystną, ponieważ mamy mniej więcej pół na pół. Powinno być w naturze generalnie młodzież, czyli takie byki kilkuletnie. 3-4-5-letnie to no, jeszcze są w stadzie, nie? Ale takie już... nawet, no to jak już troszeczkę starsze, jak te 4 lata, to w zasadzie to zostają odchodzą, gdzieś tam wygonione, odpędzane. No. One się izolują w jakiś tam sposób. Te samce, czyli ten byk dominujący w stadzie, no nie pozwala po prostu się im za bardzo zbliżać i generalnie on toleruje tylko całkowicie młodzież, czyli takie 2-3-latki maksymalnie, myślę, jeśli chodzi o byczki, czyli o samce. Jaki jest ogólnie plan na ten rezerwat? To jest wymiana później takich żubrów młodych za granicą, czy no aktualnie... wypuszczanie ich w Polsce tutaj na naszych terenach? No to są różne ścieżki, ale generalnie my staramy się, żeby tyle żubrów, ile w danym roku u nas się rodzi, żeby mniej więcej ta sama liczba co roku wyjeżdżała. Początki były takie, że były przewożone do różnych powstających hodowli o podobnym charakterze do tej, żeby stworzyć. Ostatnio 3 lata temu do Janowa Lubelskiego na przykład pojechało parę sztuk. I tam jest założone wolnościowe, malutkie na razie stado, ale już rok temu chwalili się, że już mieli swój przychówek. Także tam to jest jeden z kierunków. Innym z kierunków są też no, różne hodowle zagraniczne. Niestety, ponieważ w Polsce mamy na tyle jednak nasycone już powoli to środowisko żubrami, że tam, gdzie one jeszcze, gdzie mogą być, gdzie w miarę są takie akceptowane, powiedzmy przez społeczeństwo, przez gospodarkę, tak szeroko można to chyba określić, no to tych miejsc jest coraz mniej po prostu, bo jak to taka zasada numer jeden, sympatia do żubra rośnie wraz z odległością od niego i no i są takich miejsc, gdzie one mogłyby bytować w jakiś taki sposób, jakby to powiedzieć, nie tyle przyjazny, co jakiś znośny, które nie wyrządzałyby szkód, tych miejsc jest coraz mniej u nas. I to jest właśnie taki paradoks trochę, że największy problem naszej hodowli. Z jednej strony chcielibyśmy ich hodować jak najwięcej, żeby ta liczebność rosła, ale wiemy, że już nie możemy, nie mamy gdzie ich, kolokwialnie mówiąc, wepchnąć. I często wyjeżdżają ostatnie kierunki, na przykład w ciągu ostatnich kilku lat, to takim kierunkiem jednym z ważniejszych to jest Hiszpania, ponieważ tam tworzą się takie hodowle, półwolnościowe w zagrodach takich, które mają powiedzmy około 2000 hektarów i tam sobie bytują na razie te stada. U nas żubry, bo nie wiem czy to jest interesujące, ale każdy żubr ma swoje imię. Mamy takie imiona jak Plesner, Plunto, Pleban. Super, kto to wymyśla? Potara. A są konkursy ogłaszane. Są konkursy, tak. I powiem szczerze, że tu jest ciekawe, bo jeśli jest PO, to jest taka linia bardziej białowieska. Jak jest PL, to jest ta linia pszczyńska, czyli te żubry tutaj są jakby były rozmnażane od tych, których pierwsze przyjechały te 105 lat temu, nie? No musiała być troszeczkę kontrola tych linii jakoś prowadzona, bo to była bardzo ograniczona pula genowa, więc dążąc do rozwoju stad, no trzeba było starać się jednak jak najbardziej rozpraszać to ryzyko hodowlane i tą pulę genową starać się no, jak najbardziej urozmaicać, nie? Więc to miało znaczenie
prowadzenie ksiąg rodowodowych. Do dzisiaj cały czas są w tych stadach zamkniętych prowadzone księgi rodowodowe, które kto są... Jest kto jest tatą, ojcem, kto jest mamą, tak? Dokładnie. I czy, kiedy się urodziło... Czy żubr się monitoruje? Czy zakłada się im nadajniki? W Polsce tak, ale nie tutaj. Tak. Nie. Tutaj praktycznie ze względu na to, że my tutaj jako pracownicy tego leśnictwa mamy dostęp do nich, to my staramy się codziennie być u żubrów, patrzeć, jak się mają i takie, że one na nas nie zwracają uwagę, bo nas już znają, nawet dlatego wołaliśmy tutaj po imieniu, żeby przyszedł, ale olał nas trochę. Ja wiem, że dla tych, którzy nie siedzą na co dzień ze zwierzakami, każdy wygląda identycznie, ale tak nie jest. Czy u żubra, patrząc się w facjatę, wiadomo, że to jest... Mamy takich panów, co są bardzo spokojni, naprawdę przychodzą, chcą się głaskać. Mamy takie panie, co przychodzą, ale niestety to się... Ale są też i charaktery. Niestety są charaktery i tak jak przyszedłem i Wojtek mówi, że więcej jest tutaj dziewczyn niedobrych i to jest prawda. Te krowy po prostu ale to na są pewno niegrzeczne. To widzisz, znowu brniesz w politykę, więc nie możesz... No bo jest równowaga, słuchajcie, tutaj, więc no muszą sobie dziewczyny jakoś radzić, żeby ogarnąć to. Na pewno są groźniejsze. Tak, tak. I ogólnie, no tak naprawdę niby tak się wydaje, że samiec rządzi stadem, a tak naprawdę to rządzi krowa, która ma cielaka, która jest doświadczona. No w tym przypadku rzeczywiście taką, jakby to powiedzieć, kierowniczką stada jest najstarsza krowa, najstarsza jeszcze posiadająca cielaka. Potomstwo. No, cielaka. To ona jakby, ona wstaje, ona to całe stado idzie za nią i takie rzeczy. Czy w tym roku spodziewacie się jeszcze tu jakichś narodzin? Tak, to będzie taka niespodzianka nagle, że to jakaś sobie przypomnie. Mniej więcej wiemy, chociaż u żubra jest czasem ciężko stwierdzić, czy ta ona jest, ma tego cielaka w sobie, czy nie, czy jest cielna, ale raczej jeszcze będziemy mieć cielaczki, także... No generalnie ruja u żubrów w naturze występuje mniej więcej w tym okresie właśnie się powinna kończyć. No, a u nas to ale już u nas zaczęła, ona się nie? wydłuża, potrafi się wcześniej zacząć i efekt jest taki, że u nas się zdarzają już wycielenia nawet i początkiem maja, ale trwają aż do listopada, a nawet był przypadek pierwsze dni grudnia, że jeszcze się pojawiło młode. No i świadczy to też troszkę o tym, że jednak tu mają takie może trochę dość dobre warunki bytowania, nie mają jakiegoś stresu związanego pewnie z ludźmi, z głodem, drapieżnikami, z głodem przede wszystkim, ale spokój też na tyle jest chyba wystarczający, że ta ruja się wydłuża i przez to też te potomstwo przychodzi na świat w różnych porach i spodziewamy się, że na pewno jeszcze mogą 2-3, może nawet nam w tym roku. W tamtym roku się urodziło 9. Pięć chłopców i 4 dziewczynki. No i patrz, jaka równowaga. 4 lata temu 12 nawet, także to już w ogóle. Także w tym roku nam się urodziły dopiero 2, ale jeszcze kilka, no będzie ze 3-4 sztuki. Zobaczymy. Zobaczymy, bo tak naprawdę krowa jak rodzi, odchodzi od stada. I tak żeśmy przedtem też o tym rozmawiali, to bierze ze sobą koleżanki, czy to siostry, czy to ciotki i takie inne i tam się wyciela i jak przyjdzie to po 2-3-4 dniach, my nawet nie wiemy, że ona już jest wycielona czasem, nie? Mówiliście właśnie, że tutaj mają ciszę, spokój i bezpieczeństwo. To jakie jest największe zagrożenie dla tych stworzeń? Same w sobie są tutaj, olbrzymie. Nie, tutaj powiem szczerze, choroby. Że no choroby no, myślę. Zagrożeniem, tak. No, tak. Chodzi o to, że ktoś może wejść do rezerwatu nie mając uprawnień, prawda, i niesie na swoich butach jakieś choroby, bo przedtem głaskał krowy gdzieś u gospodarza i to może być tak, że te krówki, które można podejść, zaszczepić, prawda, czy dać im jakieś lekarstwo, antybiotyki, no to z żubrem tak nie jest tak do końca. My możemy podejść, jak są za ogrodzeniem czy coś, ale jak są, jesteśmy i one są koło nas, to musimy uważać, żeby za blisko nie podchodzić. No jeżeli zagrożenie w postaci choroby, no to jest numer jeden, a w postaci zwierząt? No już nie liczę tutaj człowieka. Nie, na tym terenie, Wojtek widział ostatnio wilka, ale to był taki pojedynczy który sobie przechodził. Także nie ma tutaj jakichś zwierząt, które by mogły zaatakować i zrobić. W drugą stronę, co może zrobić żubr? Żubr? No na szczęście nie było jakichś przypadków u nas niebezpiecznych związanych z ludźmi. Ale jeśli by ktoś nielegalnie wszedł sobie do rezerwatu i napotkał krowę, która jest po ocieleniu, to myślę, że miałby niebezpiecznie. Nie ma szans ucieczki, bo jednak te 45 na godzinę żubr wyciąga. I to jest niesamowite, bo duże ciało, duże zwierzę, a potrafi być zwinne, szybkie, a w przypadku właśnie postawione pod mur,
w obronie swojego dziecka jest w stanie zrobić cuda. Taka krówka może być bardzo agresywna, to urożenie jest rzeczywiście groźne, to jest naprawdę ich taka broń, którą potrafią się obronić nawet przed watahą wilków, jeżeli są w stadzie. Jedynie może nie mają szans z niedźwiedziem, który jest na tyle dużym drapieżnikiem i silnym, ponoć jednym uderzeniem łapy potrafi powalić żubra. No ale, wilki raczej mają małe szanse na upolowanie żubra, chyba że jakiś tam przypadek, nie wiem, chorego, mniejszego cielaczka, który gdzieś się znalazł poza stadem. No, także dla ludzi mogłyby być też groźne. No. Czy potrafią coś psocić tak wam, że tutaj, że łapiecie się za głowę? No oczywiście, no. Oczywiście, no my też tu staramy się gospodarować jakoś tym lasem, w którym one bytują, więc staramy się tutaj wzbogacać skład gatunkowy. Sadzimy coraz, jako że tutaj te drzewostany ze względów historycznych są to głównie lite sośniny, jednak są trochę żyźniejsze gleby, lepsze siedliska, jak my to mówimy, i na pewno tu powinien mieć dużo większy udział gatunki liściaste typu dęby, buki, może w dolinach jakieś olchy, wiązy, nawet jesiony, sporo krzewów jakichś takich owocodajnych, ale właśnie trudno jest nam to tutaj wprowadzać, no bo żubry po prostu to niszczą. No one jednak są dużymi roślinożercami. Potrzebują dość dużo pokarmu dziennie. Tak, jeżeli się i duży wachlarz gatunków. Gatunków, tak. To potrafią wszystko zjeść, co rośnie u nas w lesie, także nie ma. Także staramy się jakieś ogrodzenia robić, no więc one nam je tam czasami potrafią zniszczyć, gdzieś tam wejść. No hodujemy dla nich te jarzębiny, no ale... Ale chcemy, żeby te, na przykład mamy też takie poletka wierzby iwy, prawda? Chcemy, żeby ona nam odrosła, no żeby miała już z 2 metry przynajmniej, żeby tych liści, tych gałązek było duże, ale ona jak zobaczą, że jest coś dobrego, to... Szybko rośnie. Tak. W tamtym roku mieliśmy taki przypadek właśnie, że nam otworzyły sobie same furtkę i weszły i zjadły nam całą wierzbę, ale w sumie to było dla nich to. No tak. To nie było nam trochę... Bardziej szkoda jest tych gatunków takich, które mają w przyszłości za jakieś kilkanaście lat dopiero dawać jakieś owoce, bo my też wprowadzamy dzikie jabłonie, dłuższe, jarzębiny, oczywiście buczyny tak samo, buk, grab to już tych gatunków leśnych, ale mówię o takich domieszkowych, czyli takich dzikich owocach różnych. Mamy też taką jabłoń, która też była, pewnie już ma... dziesiątki lat, no, nie? Na pewno, na łące. Tak, na łące tak się złamała, że one ją tak poobgryzały z tych świeżych gałązek, ale jedna gałązka była tak od środka, od pnia, że już tam nie mogły włożyć zębów i takim, w sumie 3 centymetry kory jest i jabłonka jeszcze żyje, ale myślę, że jak podejdzie jakiś duży byk, to... To nie przeżyje. Na szczęście udało nam się pozyskać pędy i zaszczepiliśmy na innej, posadziliśmy obok, oczywiście ogrodziliśmy. Wojtek zachował tą odmianę. Także ta odmiana. Ta sama odmiana, po prostu ją zaszczepił. Z czasów książęcych chyba jeszcze. I po prostu rośnie. Także ale nie są to smaczne jabłka. Dla nas, ale one lubią właśnie, żubry bardziej lubią. Kwaśne chyba i twarde, tym bardziej lubią. No, żubarki lubią. Przynajmniej nam się tak wydaje. Słuchajcie, my sobie tutaj wpadliśmy, jest w ogóle 1 września, dzieci powinny być w szkole, jest wolne. A u was jak to wygląda? Czy można do was przyjechać ze szkołą? Czy prowadzicie jakieś zajęcia? Czy sobie siedzicie tylko z tymi żubrami? Sprzątacie im tu, zaglądacie do nich i w ogóle? No nie, jest możliwość codziennie. Można przyjechać do właśnie miejscowości Jankowice, koło Pszczyny. I jest parking, jest codziennie otwarty, oprócz poniedziałku. Cały tutaj wstęp jest wolny, można przyjeżdżać, dokładnie. Jest gdzie zaparkować, można sobie zrobić wycieczkę na ścieżce, tutaj takiej ścieżce edukacyjnej, wkoło tej zagrody pokazowej, jest bezpiecznie, bo jest ogrodzona i z jednej strony od zagrody pokazowej i od rezerwatu, gdzie żubry sobie, całe stado sobie żyje. Także no, tylko przyjechać, nie? Jeśli ktoś chce zorganizowaną, to raczej przez nadleśnictwo. Po prostu na stronie nadleśnictwa jest informacja, jak trzeba, do kogo się zgłosić, do kogo napisać. Jest tu osoba w nadleśnictwie, pani Ela, która właśnie oprowadza wycieczki, opowiada też o żubrach. Która ma już dużo wiedzy związanej także z historią tego miejsca, ogólnie z żubrami. Proszę, słuchajcie, nas to miejsce naprawdę urzekło. Jesteśmy rozkochani w żubrach. Zaraz będziemy listę robić z tych zwierząt i wyjdzie, że jest całkiem spora. Więc cóż, zachęcamy was, pakujcie się i po prostu przyjeżdżajcie.
I po prostu zwiedzajcie, oglądajcie, podziwiajcie, bo mamy czym się chwalić, bo mamy jedne z największych, najwspanialszych, najsilniejszych zwierząt, które chcą tutaj mieszkać u nas w kraju. Tak, największego ssaka w Europie. A mam pytanie jeszcze do Państwa, a jakbyśmy mieli problem z żubrem, to możemy do Was zawieźć, żebyście nam podratowali, tak? Oczywiście, łazienkę uprzątniemy i powinien się zmieścić. A tak na poważnie mówiąc, widzicie, co tu się odbywa. Ja się schowałem z tyłu za kamerę, ale ryło mi się cieszy cały czas. Słuchajcie, generalnie jeżeli tutaj się wybieracie, pamiętajcie, żeby zabrać ze sobą jakiś prowiant, ale tylko dla siebie i przede wszystkim otwartą głowę. Tak, tak. Jak jedziecie gdzieś do zwierząt, pamiętajcie, że to karmienie zostawić sobie gdzieś tam dla siebie bardziej niż dla zwierzaków, bo różnie z tym bywa. Nie wszystkie zwierzaki jedzą to, co my, a czasami są nawet i na diecie, więc trzeba to uszanować. My tu wrócimy. No, my na pewno.